Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pani Weroniko. Odpowiadam na pani pytanie. Co wydarzy się w życiu uczuciowym pani Weroniki w najbliższym czasie? Co wydarzy się w życiu uczuciowym pani Weroniki w najbliższym czasie? Co wydarzy się w życiu uczuciowym pani Weroniki w najbliższym czasie? O, fantastycznie. No, co się wydarzy do wujka kielichów, to jest najpiękniejsza karta, jaka mi wychodzi w ogóle w uczuciach, tak, w tarocie. To jest taka wspaniała, naprawdę piękna miłość. No, ale to po kolei, jakby karta wyjściowa, jakby jak jest teraz, tak? Królowa kielichów. Teraz albo pani po prostu czuje się przez kogoś kochana, bądź za chwilę będzie się pani czuła przez kogoś kochana. Ewentualnie czuje się pani taką osobą, która jakby dojrzała już emocjonalnie do takiej roli partnera, tak, czy też nawet, nie wiem, żony, czy matki, tak, takiej po prostu osoby, która gdzieś tam jest gotowa na to, żeby rozpocząć, czy też kontynuować, tak, takie naprawdę wspaniałe, dobre życie, zwłaszcza pod względem uczuciowym, tak, ale również to według kart jakaś kobieta ma, bądź za chwilę będzie miała wpływ na pani gdzieś tam właśnie te decyzje związkowe, decyzje uczuciowe, także tutaj jest, no, fenomenalna karta, tak, energetyka jest taka ciepła, kochająca, taka, no, kielichowa, tak, to są uczucia, jakby patrzenie przez pryzmat serca, bycie po prostu osobą, która potrafi pokochać kogoś i sama potrafi czuć się i być kochana. Także no, fantastyczna energetyka. Natomiast w przeszkodzie mamy kartę sprawiedliwości, zaś w setnie problemu dziewiątkę buław. I tutaj karty mi mówią, że przeszkadzać może po prostu jakieś pani nierozliczenie, w tym wszystkim, tak, może przeszkadzać jakieś takie pani takie wewnętrzne nierozliczenie się, niepodsumowanie, nie pogodzenie się jakby z przeszłością, czy z jakimiś złymi doświadczeniami, czy też z jakimiś po prostu, z jakimś takim patrzeniem na uczucia w dany sposób, tak? Bo tutaj po prostu karta sprawiedliwości mówi o tym, że mówi o w pozytywie, tak? W pozycji pracy właściwej mówi o pogodzeniu się z czymś, o rozliczeniu się z czymś, o tym, że podsumowaliśmy nasze życie, że wiemy, jak wygląda, natomiast tutaj to, co przeszkadza, tak? Gdzieś tam pani się z tym jeszcze według kart nie rozliczyła, nie pogodziła się pani z czymś, nie podsumowała jakichś swoich doświadczeń i to może przeszkadzać. Zaś w setnim problemie mamy dziewiątkę buław. No i właśnie, jakby przez to, że pani gdzieś tam się z czymś nie rozliczyła, no właśnie, taki brak działania, taka bierność, tak? Dziewiątka buław mówi o tym, że no posiedzę, popatrzę i jakby tyle z tego, tak? Zobaczę, czy może los za mnie zadziała, tak? Tutaj jest taka bierność, no brak konsekwencji w działaniu, brak działania na takiej zasadzie. To może gdzieś tam poprzeszkadzać jakby w tym wszystkim. No ale karta rada, dziewiątka mieczy. Karty radzą, zakończ ten etap, zakończ jakby definitywnie jakiś etap w swoim życiu, żeby rozpocząć nowy, bo nowy już czeka za chwilę, za rogiem, tak? Już za chwilę nadejdzie, albo już nadchodzi, tylko wystarczy po to sięgnąć. Ale również dziewiątka mieczy mówi o tym, że należy poskromić wszelkie lęki, niepokoje, słabości swoje, jakieś takie kompleksy, smutki, bo one są tylko i wyłącznie na poziomie głowy. One nie istnieją w rzeczywistości, dlatego należy się z nimi jak najszybciej i raz na zawsze po prostu pożegnać, pogodzić, zostawić je, bo one są tylko i wyłącznie na poziomie głowy i nigdzie więcej. Także zarówno to jest karta zakończenia, tak, danego etapu rozdziału w naszym życiu, aby rozpocząć coś na nowo, w nowym komforcie, z nową jakością, z nowym, jakby z nową ja, tak, ale również kompletnie zahamować, pozbyć się lęków, niepokojów, ograniczeń, blokad, one są tylko i wyłącznie na poziomie pani głowy, nie warto w ogóle brać ich pod uwagę. No i to, co nieuniknione i wynik, przepiękne karty. Nieuniknione jest czwórka buław, zaś wynik to jest dwójka kielichów. Czwórka buław mówi o takiej stabilności, o tym, że mamy do czegoś podstawy, tak? Że mamy stałe, trwałe podstawy, tak? Do budowania dobrej relacji, tak? Czwórka buław mówi o rodzinie, o cieple rodzinnym, o stałych relacjach, o dobrych relacjach, tak? O stałych związkach, o tym, że nieuniknione jest to, że panią coś takiego spotka. Jeżeli jeszcze nie spotkało, to już za chwilę spotka, tak? Być może już spotkało, to w to będzie trwałe według kart. Czwórka buław to są takie fundamenty, które jakby dają nam
możliwość zbudowania całkowicie jakby w nowym świetle, w nowej jakości stałej i dobrej relacji, która może być naprawdę na długie, długie lata przy nas. No i wynik dwójka kielichów, tak jak powiedziałam, to jest karta najpiękniejsza, jaka mi wychodzi w ogóle w tarocie, jeżeli pytamy o miłość, tak? To jest karta mówiąca o takiej naprawdę wspaniałej, prawdziwej miłości, takiej aż zauroczeniu również, tak? Które gdzieś tam się, ta miłość, to uczucie zarówno jest takim trwałym, jak i takim zauroczeniem, tak? Czyli jakby wszystkie ma w sobie te składowe. Wszystko ma w sobie, na co powinna się składać, jakby z czego powinna się składać taka konkretna, dobra relacja. Ale również dwójka kielichów mówi o tym, że jakby mówi o randkach również, tak? Ale mówi też o tym, że jakby idziemy ramię w ramię, tak? Jesteśmy równi w tej relacji, jakby nie ma lepszego i gorszego, tak? Tylko jesteśmy jakby na równi. To też jest karta tak naprawdę, no wszystkiego co najpiękniejsze. No mówię, nie ma lepszej karty w miłości, w tarocie, jaka mi wychodzi. Nie ma lepszej niż dwójka kielichów. No to jest najpiękniejsza karta. Także jakby co Panią spotka? No same dobre, naprawdę i fantastyczne wydarzenia. Bo mało tego, że gdzieś tam tu będzie ta stabilizacja, tak, i stabilność, takie trwałe podstawy na trwały związek, tak, na jakby na lata, ale również te takie motylki w brzuchu, także wszystko to, co najpiękniejsze według kart, ma szansę jak najbardziej Panią tutaj spotkać. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, żeby te wydarzenia się spełniły jak najszybciej. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.